Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego. Kamil, można powiedzieć, że mamy to? Jesteśmy w pierwszej lidze. No na pewno, czekaliśmy na to dłuższy czas i tym meczem pokazaliśmy, że ta runda była dla nas dobra i jesteśmy w pierwszej lidze i się bardzo z tego bardzo cieszymy. Emocje były do samego końca. Wiadomo, ten mecz czekaliśmy bardzo długo. Wiadomo było, że brakuje nam tylko trzech oczek. No i to się stało dzisiaj. No na pewno. No. My graliśmy o swoje, a Znicz też grał o swoje. To na pewno to łatwy mecz nie był. Znicz też miał sytuację, ale strzeliliśmy tą i o jedną bramkę więcej i się z tego cieszymy. No, jesteśmy teraz, awans zrobiliśmy. Teraz się będziemy cieszyć, ale już jutro zapominamy i się przygotowujemy do meczu z Motorem. Co czujesz po awansie, bo na wyższy szczebel, bo wiadomo, że ponownie wracasz na szczebel wyżej. No coś pięknego. No. Jak tu przyszedłem, pamiętam dwa lata temu, to krok po kroku robiliśmy te awanse. Z trzeciej do drugiej rok przerwy mieliśmy, no ale cieszę się bardzo, naprawdę siedzi jeszcze to we mnie i naprawdę coś wielkiego i cała drużyna pokazała, że naprawdę jest speed, że się wszyscy razem trzymamy, kurde, pokazaliśmy to na boisku dzisiaj, bo były ciężkie momenty, że jeden za drugiego stanie i pokazała ta liga, że naprawdę jesteśmy najlepsi w tej lidze. No panowie, cieszymy się wspólnie z awansu na wyższy szczebel. Mateusz, mówiłeś, że spełnią się twoje marzenia, jeżeli awansujesz do klasy wyższej, do pierwszej ligi z tym zespołem. Dokładnie. Jedno z moich celów przychodząc tutaj był awans z Polkowicami. To takie ciche marzenie i cieszę się, że już na trzy kolejki przed końcem rozgrywek nam się to udało. Mariusz, ta liga dla ciebie była bardzo udana. Zawsze mówisz, że górnik, jak rozpocząłeś pracę w kopalni, to lepiej ci się gra na boisku. Czy na pewno mi nie przeszkadza? To jest podstawa. Jakby mi przeszkadzało, to dawno bym sobie dał spokój, ale jak widać nie ma podstaw, żeby to zmieniać. Ale chyba jak będzie już pierwsza liga, to trzeba będzie zmienić to, no i zobaczymy, jak będzie to szło. No dzisiaj mecz bardzo ciekawy, bardzo trudny, ale końcowy wynik, serce biło do ostatniego gwizdka sędziego? Trudne spotkanie na pewno, tutaj Znicz też walczy o utrzymanie i też ciężki żar gatunkowy tego spotkania, jaki na nas, można powiedzieć, ciążył, to spowodowało, że w końcówce troszeczkę się cofnęliśmy i można by powiedzieć, tak troszkę rozpaczliwie broniliśmy, ale najważniejsze to jest to, że udało się wygrać i spełnić to właśnie marzenie. Czy czuliście, Mariusz, gdzieś w głowach ten mecz, że musicie go wygrać? Jak nie wygracie, coś się stanie? Czy chcieliśmy go wygrać? To jest podstawa naszego myślenia dzisiaj, że chcieliśmy. Nie musieliśmy, bo jeszcze, jak wiemy, zostały trzy mecze, więc mogliśmy to w następnych meczach zrobić, ale chcieliśmy to zrobić dzisiaj jak najszybciej, mieć to z głowy. I teraz trzy kolejki już, mieć spokój w głowie. Gdzieś też trzeba powiedzieć, że gramy co trzy dni i dzisiaj mecz wyglądał tak, jak wyglądał, ale to, co nam gdzieś zabrało w poprzednich meczach, gdzie traciliśmy bramki w końcówce, dzisiaj nam oddało, bo Znicz naprawdę postawił mocno się i miał parę sytuacji, żeby przełamać nas, ale na szczęście Kuba Szymański dzisiaj, muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo stanął na wysokości zadania. Zrobił to, co dużo do niego, zrobił to w końcu, co do niego należy. Nie zawsze robi, ale dzisiaj stanął. Nieprzypadkowo jesteście tutaj razem, obok mnie, no wiadomo, rywalizacja, teraz tak można powiedzieć pół żartem, pół serio, toczy się na czele najlepszych strzelców, jest Eryk Sopków z 13 bramkami, ale tuż za nim Mateusz Piątkowski i Mariusz Szyszkiewicz. No, Eryk niestety już nie może, chyba nie wiem, czy może, czy nie może, ale wraca po kontuzję. Chce jak najszybciej wrócić, no mam nadzieję, że ta rywalizacja jeszcze będzie, choć myślę, Mariusz, że pobijemy kolegę, nie? Czy ja ci wszystko zrobię, żebyś ty to go pobił? Zobaczymy, czy ty mi, mi pomożesz, bo wiesz, drugi to jest zawsze w jedną stronę. Tak jak gdzieś Eryk dostał fajne podania ode mnie, tak i Piona dostaje, ale oni mi nie chcą za bardzo podawać, ja muszę sam sobie to tworzyć. Więc... To było widać na boisku właśnie. No nie, fajnie, fajnie. Cieszę się, że jest u nas tylu ofensywnych zawodników, co strzela naprawdę dużo bramek
I to jest tylko na plus i pokazuje, że jesteśmy bardzo ofensywną drużyną, grającą do przodu, zdobywającą dużo bramek i na pewno na naszych meczach nie można się nudzić. Słuchajcie, tak na koniec jeszcze taki okrzyk. Górnik! Co, Górnik? Polkowice! Dobra, jeszcze raz. Uwaga, Górnik! Polkowice! Kuba, twoi starsi koledzy przed chwilą mówili, że nareszcie coś wybroniłeś dla zespołu. Ja myślę, że tak, trochę prześmiewczo, ale cieszę się, że pomogłem gdzieś tam w tej ostatniej minucie i w całym meczu dobrze się zachowywałem. No i mamy kolejne czyste konto i mamy ten awans upragniony bardzo. Nie był to łatwy mecz. No nie, to patrząc na tabelę można by tak pomyśleć, że rzeczywiście to będzie jakaś łatwa przeprawa dla nas, ale no, przeciwnik wysoko postawił poprzeczkę. Także najważniejsze, że daliśmy radę i wygraliśmy. No właśnie, dziś w bramce można powiedzieć się dwoiłeś i troiłeś na zero z tyłu. Tak, no zależało mi na pewno na tym, żeby było na zero, ale też chcieliśmy, myślę, że cały zespół też, ja najbardziej chciałem pomóc, jeżeli już widziałem, że tylko ja zostałem, w tym, żeby ten awans zrobić, tak, żeby już dalej się nie martwić, nie jeździć na kolejne mecze, tylko żeby zakończyć to dzisiaj i tyle. Ale oczywiście na kolejne mecze pojedziesz. Pojadę, oczywiście. Myślę, że jeszcze jest trochę punktów do zdobycia i myślę, że dalej gramy, dalej chcemy wygrywać, bo warto cały czas punktować. Ernest, można powiedzieć, że mamy to, zrobiliśmy to, jesteśmy w pierwszej lidze, radość ogromna po meczu ze Zniczem Pruszków. Tak jest, pewnie, radość ogromna, nie był to łatwy mecz, ale wywozimy stąd 3 punkty, no i wszyscy się cieszymy awansem. W końcu to osiągnęliśmy i możemy już być spokojni. Trzeba powiedzieć, że każdy w tym sezonie, można powiedzieć, że sezon się nie skończył, miał swoje okazje, wielu chłopców strzelało w tych meczach. Również tobie udało się trafić aż chyba 7-krotnie do bramki rywala. No pewnie, trafiłem do bramki 7 razy. Każdy miał okazję strzelić, nawet w dzisiejszym meczu było sporo sytuacji do strzelenia, niestety wpadła tylko jedna, ale myślę, że każdy może być z siebie zadowolony, daliśmy z siebie wszystko, ale jeszcze sezon się nie kończy, będą jeszcze okazje do strzelenia bramek, do pokazania się, także na tym się na pewno nie zakończy.